Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam Państwa serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Przedstawiciele totalnej opozycji i tzw. Komitetu Obrony Demokracji protestowali przed Sejmem przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości. Pod adresem Prawa i Sprawiedliwości kierowano zarzuty o próbę wprowadzenia dyktatury. Pojawiły się także liczne groźby. Totalna opozycja po raz kolejny podsyca społeczne nastroje, jednocząc się wokół sprzeciwu wobec demokratycznie wybranej władzy. Wspólne listy wyborcze zapowiedział lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. W nocy z piątku na sobotę Senat bez poprawek przyjął nowe ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych. Do Sejmu wpłynął także projekt reformy Sądu Najwyższego, co wywołało gwałtowny sprzeciw totalnej opozycji wspieranej przez tzw. Komitet Obrony Demokracji. Blokadę reformy zapowiadał lider PO Grzegorz Schetyna, który do osiągnięcia politycznych korzyści po raz kolejny wykorzystuje ulicę. Na demonstracji przed Sejmem nie brakowało dziś gruźb i wulgarnych haseł kierowanych pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Każdy dorosły obywatel ma prawo i obowiązek krzyczeć: precz z kaczorem dyktatorem! Precz z kaczorem dyktatorem! Trybunałem Stanu wszystkim politykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy podpisali się pod reformą Sądu Najwyższego, groził lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Gdzie jest główny tchórz Rzeczpospolitej? Kaczyński, podpisał się czy nie? Nie podpisał się, bo on się boi. On się boi, on zasłania się innymi ludźmi. Pamiętajmy, przyjdzie na niego czas. Dlatego odpowiedzią totalnej opozycji ma być zjednoczenie i wspólne listy wyborcze, o czym przekonywał dziś przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Mogę obiecać, że będziemy razem. Będziemy pracować, będziemy budować wspólne relacje naszych klubów parlamentarnych. Będziemy chcieli tworzyć jeden klub przyszłości. Będziemy chcieli być razem, być na jednej liście wyborczej. Totalna opozycja od dawna podsyca nastroje społeczne, nawołując nawet do kolejnej próby puczu i blokowania prac parlamentu. W jej działania wpisują się sami sędziowie, którzy dziś jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko partii rządzącej. Prosimy, bądźcie z nami, patrzcie na ręce politykom, nie pozbywajcie się swoich praw. Nastroje społeczne podgrzewają także lewicowo-liberalne media. Na łamach Gazety Wyborczej Adam Michnik porównywał działania polskiego rządu do działań nazistowskich Niemiec. Dziś wulgarnie zareagował na pytanie dziennikarza TVP Info. Przepraszam, kiedy przeprosi pan za brata, który był stalinowskim mordercą? Jak ty synu, złodziejesz. I to jest pana odpowiedź, tak? No tak. W obronie tzw. demokracji totalna opozycja niejednokrotnie posuwa się także do łamania prawa. Przykładem takich działań były m.in. próby zablokowania comiesięcznych uroczystości ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej, za co zarzuty usłyszał m.in. Władysław Frasyniuk. Totalna opozycja próbuje wywołać zamieszki, tłumaczy poseł Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15 i przypomina, że Grzegorz Schetyna wprost nawołuje do kolejnej próby puczu. To pokazuje, że ta opozycja totalna naprawdę chyba straciła rozum, albo chce doprowadzić do takiego stanu rzeczy, który już będzie nieodwracalny, bo jeżeli poleje się krew w polskich ulicach, to niestety będą musieli za to ci politycy ponieść odpowiedzialność. Dlatego poseł Kukiz 15 prosi o jedno, o spokój. O to samo apeluje wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, który wątpi w zjednoczenie totalnej opozycji. PSL zapowiadał, że będzie samodzielnie startował w wyborach samorządowych, a jeżeli chodzi o kwestie poglądu Platformy i Nowoczesnej, no to widzę, że jakbym miał powiedzieć takim językiem potocznym, tak zwanej chemii nie ma. Wciąż aktualne pozostaje zatem pytanie, jak daleko posunie się totalna opozycja, chcąc odzyskać dawne wpływy. Według zapowiedzi organizatorów dzisiejsze zgromadzenie nie zostanie rozwiązane. Protest potrwa co najmniej do wtorku, kiedy w Sejmie rozpoczną się prace nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. We Włodawie odbyły się uroczystości pogrzebowe dowódcy oddziału partyzanckiego Wolności i Niezawisłość, podporucznika Leona Taraszkiewicza, pseudonim Jastrząb. Żołnierza podziemia niepodległościowego żegnali najbliżsi, mieszkańcy Lubelszczyzny, a także licznie zgromadzona młodzież oraz władze państwowe i samorządowe. Msza święta pogrzebowa sprawowana była w kościele pod wezwaniem świętego Ludwika we Włodawie, rodzinnym mieście Jastrzębia. Prezydenta na uroczystościach reprezentował minister Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzisiaj niepodległa ojczyzna żegna go z honorami, jako swojego bohatera. Oddajemy cześć męstwu wspaniałego polskiego patrioty i dzielności żołnierskiej dowódcy.
Szczątki podporucznika Leona Taraszkiewicza zostały ekshumowane w ubiegłym roku na cmentarzu w Siemieniu. Został tam potajemnie pochowany w anonimowym grobie. W styczniu 1947 roku w wyniku ataku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Jastrząb został ciężko ranny, a potem zmarł. O ekshumację wnioskowała siostra legendarnego dowódcy. Rodzina chciała mieć pewność, czy w grobie leży ich bliski. Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, podkreślał, że na ten dzień czekaliśmy wiele lat. Czekaliśmy, aby móc pochylić sztandary Wojska Polskiego, sztandary organizacji kombatanckich i ukłonić się nisko przed prochami jednego z najdzielniejszych, z najdumniejszych, który wolną Polskę zawsze nosił w sercu. Nigdy nie powinniśmy zapominać o takich osobach jak podporucznik Taraszkiewicz, apelował dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Tymczasem władze miasta Włodawy nie uczciły należycie polskiego bohatera. Dlaczego tymi ulicami, którymi dzisiaj maszerowaliśmy, na tych ulicach władze Włodawy nie wywiesiły ani jednej biało-czerwonej flagi? Dlaczego nie bójcie się tej pamięci, bo są pamięcią i z tymi bohaterami nie wygracie? Wasi widowi spadkobiercy próbowali walczyć przez kilkadziesiąt lat. Mieli wszystkie instrumenty i na nic to się stało. Dzisiaj tutaj wraca w tym ogromnym tłumie jako bohater. Jastrząb został pochowany w mogile będącej także symbolicznym grobem jego brata, również żołnierza WiN, Edwarda Taraszkiewicza, pseudonim Żelazny, którego faktycznie miejsce pochówku wciąż jest nieznane. Na wzgórzu w Gibach odbyły się dziś uroczystości 72. rocznicy obławy augustowskiej, nazywanej Małym Katyniem. To tam stoją dębowe krzyże, które symbolizują ofiary tej największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Od ponad 20 lat w Gibach wspomina się obławę augustowską i poległych w niej Polaków. Przywołujemy ich imiona. Jakbyśmy chcieli wciąż na nowo przywoływać ich przed Bogiem, prosząc, aby Bóg o nich nie zapomniał. W Gibach znajduje się 10-metrowy krzyż na miejscu symbolizującym pochówek zaginionych z napisem „Zginęli, bo byli Polakami”. Na kamiennych tablicach wyryto nazwiska 592 zaginionych. Kilka dni temu na wzgórzu stanęło przy kamieniach 266 dębowych krzyży. List na dzisiejsze uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda. Odczytał go minister Andrzej Dera. Tę wyjątkową wspólnotę łączą najwyższe, najpiękniejsze ideały. Prawda i sprawiedliwość, solidarność i miłość ojczyzny. Prezydent Andrzej Duda nadał także odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ci kombatanci, którzy otrzymali dzisiaj te odznaczenia, na to długo czekali, bardzo na nie mocno, głęboko zasłużyli. O dzisiejszych uroczystościach pamiętała również premier Beata Szydło. List w jej imieniu przeczytał Bogdan Paszkowski, wojewoda podlaski. Spotykamy się dziś w przekonaniu, że naszym moralnym zobowiązaniem jest zdawanie świadectwa prawdzie historycznych o tych wydarzeniach, odtworzenie losu zaginionych i przekazanie tej wiedzy kolejnym pokoleniom. Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, zauważył, że pamięć o pomordowanych w ostatnich latach jest coraz bardziej wyrazista. Jest przywracana nie tylko lokalnie, ale także w wymiarze ogólnopolskim do zbiorowej świadomości. Najgorsze, co się mogłoby zdarzyć, to to, że tak wielka ofiara, tak niebywała, potworna zbrodnia odchodzi w dalszych latach w zapomnienie. Nie wolno nam na to pozwolić i robimy wszystko, żeby tak się nie stało. W 2015 roku 12 lipca został ustanowiony przez Sejm Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. 12 lipca 1945 roku oddziały NKWD i SMIERSZ przy współudziale funkcjonariuszy polskich organów bezpieczeństwa publicznego, Milicji Obywatelskiej oraz żołnierzy I Armii Wojska Polskiego rozpoczęły na Suwalszczyźnie operację, w której zginęło co najmniej 592 działaczy podziemia niepodległościowego. Profesor Krzysztof Jasiewicz, historyk, przypomina, że według dokumentów Sowietów ofiar było znacznie więcej. 1934 osoby to są bandyci i ci, co są jeszcze do śledztwa. Ci ludzie zniknęli bez śladu. Ale jeśli przyjmiemy, że po 21 lipca, czyli po tym szyfrogramie, jeszcze były aresztowania i było ich nawet może kilkaset, bo nie wiem dokładnie ile,
to wychodzi nam już liczba powyżej 2000. Od lat śledztwo w sprawie obławy prowadzi białostocki IPN. W lutym 2016 roku Instytut odnalazł na internetowym portalu kilka tysięcy stron sowieckich dokumentów o przebiegu obławy. To najnowszy materiał, który może posłużyć do wyjaśnienia zbrodni. Obecnie trwa tłumaczenie dokumentów. O wyjaśnienie zbrodni zabiegają również Obywatelski Komitet Poszukiwań Ofiar Mieszkańców Suwalszczyzny, zaginionych w lipcu 1945 roku, oraz Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, wielu historyków, a także bliscy ofiar. 50 tysięcy byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL-u zostanie objętych tak zwaną ustawą dezubekizacyjną. To przywracanie sprawiedliwości społecznej, wskazuje minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Ustawa dezubekizacyjna przewiduje, że emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Kiedy słyszę ich głosy, że oni za 2000 zł nie będą w stanie przeżyć, to przypomnę, że ponad połowa emerytów w Polsce otrzymuje miesięcznie świadczenie w wysokości 2000 zł. Ustawa obejmuje wszystkie osoby, które pracowały na rzecz totalitarnego państwa od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990. Nowe przepisy dotyczą także ich rodzin, które pobierają świadczenia. To jest przejaw sprawiedliwości społecznej. Ustawa nie wymienia tylko zwykłych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, ale również ich współpracowników technicznych i operacyjnych, przełożonych, pracowników Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej oraz jednostek im podległych. Niższe emerytury i renty otrzymają wykładowcy i słuchacze komunistycznych uczelni kształcących kadry dla MSW, a także m.in. oficerowie i pracownicy informacji wojskowej, Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz zarząd drugiego sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Za to, że ktoś był w SB, za to, że ktoś służył aparatowi opresji komunistycznego państwa, nie należą się przywileje. Stąd ustawa, która weszła w życie, stąd działania, które przywracają elementarną sprawiedliwość. Listę funkcjonariuszy i pracowników komunistycznych służb tworzona jest na podstawie archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. Od decyzji obniżającej świadczenie można się odwołać. Na łagodne traktowanie mogą liczyć m.in. ci funkcjonariusze, którzy pełnili bardzo krótko służbę przed 1989 rokiem i sprawdzili się w zreformowanych formacjach. Decyzję w tych sprawach będzie podejmował minister spraw wewnętrznych i administracji. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek zachęcił wszystkich do zadania sobie pytania, czy nasze serca są gotowe na przyjęcie z wiarą ziarna Słowa Bożego. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii przedstawiony jest jako dobry siewca, jako ten, który proponuje siebie, ale nie narzuca. Ziarno zasiane przez Niego wyda owoc tylko jeśli je przyjmiemy, podkreślił Ojciec Święty. Nasze serce jako gleba może być dobre, a wówczas słowo przynosi owoce i to obfite, ale może też być zatwardziałe i nieprzenikalne. Gdy ziarno spadnie na bruk, nic nie urośnie. Są też dwa tereny pośrednie. Pierwszym jest teren kamienisty. Ziarno na nim kiełkuje, ale nie może zapuścić korzeni. To symbol serca powierzchownego, które przyjmuje Pana, ale nie jest wytrwałe. Jest znużone i nigdy nie wyrusza w drogę. To serce bez głębi, gdzie kamienie lenistwa przeważają nad dobrą glebą, gdzie miłość jest niestała i przelotna. A ten, kto przyjmuje Pana tylko wtedy, gdy to mu odpowiada, nie przynosi. Jest też gleba pełna cierni, które zagłuszają dobre rośliny. Są one symbolem trosk doczesnych i ułudy bogactwa. Jeśli uprawiamy te ciernie, to przygłuszamy wzrastanie Boga w nas, wskazał papież Franciszek. Każdy może rozpoznać swoje duże lub małe ciernie. Wady, które obecne są w jego sercu, te krzewy mniej lub bardziej zakorzenione, które nie podobają się Bogu i uniemożliwiają nam posiadanie czystego serca. Trzeba je wyrwać, w przeciwnym razie słowo nie przynosi owocu, ziarno się nie rozwinie. Ojciec Święty zachęcił wszystkich wiernych, aby odważnie ocenili glebę swojego serca, przynosząc w modlitwie i spowiedzi swoje kamienie i ciernie. Papież zapewnił, że czyniąc w ten sposób, Pan Jezus, dobry siewca, chętnie oczyści powierzone mu serca.
Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty pozdrowił wszystkich wiernych zebranych na placu Świętego Piotra. Papież szczególne pozdrowienia skierował do Wenezuelczyków żyjących we Włoszech, zapewniając ich o modlitwie w intencji ich ojczyzny, która zmaga się z wieloma problemami. W Wenezueli trwa nieoficjalne referendum w sprawie przyszłości kraju. Opozycja pyta obywateli, czy są za zmianami w konstytucji proponowanymi przez prezydenta Maduro, którego nazywają dyktatorem. Głosowanie odbyło się w około 200 miejscach w całym kraju. Referendum to symboliczny wyraz nieposłuszeństwa dla dyktatury Nicolasa Maduro. Przeciwnicy prezydenta pytają obywateli, czy są za utrzymaniem obowiązującej konstytucji. Przywódca państwa chce ją zmienić i zmniejszyć znaczenie parlamentu, w którym obecnie większość ma opozycja. To cudowny dzień, ponieważ wszyscy wierzymy, że wyniki będą pozytywne. Widziałam, że ludzie przychodzili głosować już bardzo wcześnie. Jestem pewna, że wyjdziemy z tej chaotycznej sytuacji, w której żyjemy. Opozycja nie wyklucza, że dobry wynik referendum może być krokiem do ogłoszenia strajku narodowego lub innych ostrzejszych działań wymierzonych w prezydenta Maduro. Chcemy pokazać, że są nas miliony przeciwników tego rządu i że zamierzamy ruszyć naprzód. Aby osiągnąć wszystkie cele, które obraliśmy, musimy walczyć po to, aby wydostać się z tej dyktatury, aby Wenezuela szybko się odbudowała. Zdaniem Maduro referendum jest nielegalne i nie będzie miało żadnego wpływu na sytuację w kraju. Izraelscy żołnierze zabili Palestyńczyka, który próbował do nich strzelać w trakcie aresztowania. Do zdarzenia doszło na zachodnim brzegu Jordanu. 34-letni Palestyńczyk był podejrzany o otwarcie ognia w kierunku Izraelczyków podczas dwóch różnych incydentów. W trakcie zatrzymania zaczął strzelać do izraelskich wojskowych, którzy odpowiedzieli ogniem. Mężczyzna nie przeżył. Inny podejrzany Palestyńczyk także został ranny podczas aresztowania. W piątek w Jerozolimie doszło do jednego z najpoważniejszych incydentów w ostatnim czasie. Trzech arabskich obywateli Izraela zastrzeliło w rejonie Starego Miasta dwóch żołnierzy izraelskich. Sprawcy próbowali zbiec do jednego z meczetów na wzgórzu świątynnym, jednak zostali zabici przez policję. Od 1 października 2015 roku na fali przemocy w Ziemi Świętej zginęło 281 Palestyńczyków, 44 Izraelczyków, dwóch Amerykanów, dwóch Jordańczyków, Brytyjka, Erytrejczyk i Sudańczyk. Izrael twierdzi, że za ataki odpowiedzialni są palestyńscy politycy i przywódcy religijni, którzy mają podżegać do nienawiści. Z kolei strona palestyńska przyczyn przemocy szuka w rosnącej frustracji Palestyńczyków, którzy mają dość izraelskich rządów na terenach, na których chcą stworzyć swoje państwo. Wielki sukces polskiego tenisisty. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo wygrali turniej deblowy wielkoszlemowego Wimbledonu. W finale pokonali duet Oliver Marach, Mate Pawić 3-2. Przed finałem polsko-brazylijski duet był typowany na faworyta. Kubot z Melo nie przegrali w tym roku meczu na trawie, jednak dobrą formę po raz kolejny musieli potwierdzić na korcie. Po zaciętym, trwającym blisko 5 godzin boju pokonali austriacko-chorwacki debel Oliver Marach Mate Pawić. O losach spotkania musiał zdecydować piąty set, w którym ani jedna, ani druga strona nie zamierzała odpuszczać. Tenisiści pewnie zwyciężali przy swoim serwisie. Rozstrzygnięcie nastąpiło w 24 gemie. Piłkę meczową precyzyjnym returnem wykorzystał Kubot. To drugi triumf polskiego tenisisty w wielkim szlemie. Wcześniej dokonał tej sztuki przed 3 laty, zwyciężając Australian Open. I to wszystkie wiadomości na teraz. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejne informacje dnia do telewizji Trwam. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Magdalena Rządz, zapraszam na prognozę pogody. W nocy chłodno na Podkarpaciu, tylko 9 stopni. W centrum i na zachodzie przeważnie 14-15. A jutro przelotnie pokropi niemal w całym kraju. W centrum możliwe burze. Najwięcej słońca na południowym wschodzie. Na termometrach przeważnie 20-23 stopnie. Chłodniej na Mazurach około 19. Powieje umiarkowany wiatr ze zachodu. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1020 hektopaskali. A już teraz prognoza pogody na kolejne 2 dni. We wtorek pogodnie w całym kraju, tylko po południu możliwy deszcz w Bieszczadach. Maksymalnie od 21 stopni na Warmii i Mazurach do 27 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i zachodu.
W środę deszcz i lokalne burze nadal w rejonie Bieszczad. Na pozostałym obszarze małe zachmurzenie, a także bezchmurne niebo. No i coraz cieplej, 25 stopni na Warmii i Mazurach, 26-28 w centrum i 30 na Podkarpaciu. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.